Inkubator Innowacji Społecznych Popojutrze od 6 lat wspiera rozwój innowacji. Naszym celem jest stałe poszukiwanie i rozwijanie nowych rozwiązań w obszarze edukacji. Do tej pory przyczyniliśmy się do powstania 72 gotowych produktów skierowanych do szkół, jak i edukacji pozaformalnej, które są dostępne bezpłatnie do pobrania na naszej stronie popojutrze oraz popojutrze2.pl. Dzięki zebranemu dotychczas doświadczeniu, rok temu zostaliśmy zaproszeni, aby wyskalować 3 innowacje skierowane do szkół branżowych i techników. Jest to dla nas duże wyróżnienie, ale również kolejne doświadczenia, dzięki którym mamy okazję pracować z koncepcjami od pomysłu do wdrożenia produktów w całej Polsce. Popojutrze zawodowo, jak zobaczyliśmy dokumentację konkursową, no to w naturalny sposób naszym pierwszym zadaniem było zrozumieć, czym są poszczególne innowacje i do kogo są skierowane. Drugim zadaniem, które sobie postawiliśmy, to wejść w proces ich wdrażania, zastanowić się, na ile one są przygotowane do tego, żeby być dobrze i skutecznie, efektywnie przede wszystkim wdrożone. Trzecią kwestią, którą sobie postawiliśmy, to było, czego brakuje tym innowacjom. Mało wyartykułowana była rola nauczycieli w każdej z tych 3 innowacji, co wskazało nam, że w przypadku wdrożenia poza projektem, takiego oddolnego wdrożenia przez niedopracowanie innowacji pod kątem wykorzystania ich przez nauczycieli, będzie barierą do takiego szerokiego upowszechnienia. Więc gro naszej pracy przygotowawczej koncentrowało się na tym, by przygotować materiały, scenariusze i inne pomoce, które pozwolą w przyszłości nauczycielom samodzielnie i oddolnie wdrażać innowacje w swoich szkołach. W ramach projektu Popojutrze Zawodowe wspólnie z ekspertami pracowaliśmy nad aktualizacją 3 eduinnowacji powstałych w ramach inkubatora Transfer Hub już ponad 4 lata temu. Dzięki współpracy z ekspertami branżowymi opracowaliśmy produkty innowacji, podręczniki, scenariusze zajęć, materiały wideo, dzięki którym możemy wyposażyć szkoły w sprawdzone narzędzia edukacyjne i przekazać rekwizyty do procesu edukacji. Działaliśmy w gronie specjalistów wywodzących się z różnorodnych branż gastronomicznej, rolniczej i produkcyjnej. Z początkiem września zaczęliśmy wdrażać 2 z 3 innowacji w szkołach poprzez organizację szkoleń dla nauczycieli oraz warsztatów dla uczniów. Szkolenia dla nauczycieli mają wprowadzić kadrę dydaktyczną w tematy poszczególnych innowacji i przygotować do samodzielnego prowadzenia zajęć dla uczniów w przyszłości. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach skalowania prowadzone są przez trenerów specjalistów, odpowiednio kucharzy, osób związanych z rolnictwem naturalnym. Razem z naszym partnerem projektowym, Szkołą Gotowania Little Chef z Warszawy, łącznie we wrześniu zorganizujemy aż 11 szkoleń dla nauczycieli szkół gastronomicznych w kilku lokalizacjach – Poznaniu, Warszawie, Toruniu, Krakowie, Kielcach i Gdańsku. Trendy żywieniowe konsumentów z roku na rok zmieniają się i obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania dietą wegańską. Innowacja idealnie wpisuje się w te tendencje i dodatkowo pozwala uzupełnić programy nauczania o zajęcia praktyczne z gotowania roślinnego. Co ważne, obecnie oferta edukacyjna szkół skupia się jedynie na diecie wegetariańskiej, stąd chęć jej uzupełnienia o nowe treści stał się jednym z głównych motywatorów do przystąpienia do projektu i rekrutacja szkół przebiegała sprawnie, pomimo ogromnej skali, wszak do projektu zaprosiliśmy aż 50 szkół gastronomicznych. Poprzez realizację warsztatów z roślinnego gotowania w szkołach w ramach obowiązkowych zajęć praktycznych chcemy pokazać młodzieży, jak można w sposób ciekawy przyrządzać dania wegańskie. Warsztaty realizowane są przez praktyków, kucharzy i łącznie obejmują 20 godzin lekcyjnych. Podzieliliśmy zajęcia na 5 modułów tematycznych, pozwalających nabyć wiedzę z zakresu kuchni roślinnej oraz przygotowywać zróżnicowane, atrakcyjne i smaczne dania. Wierzymy, że dzięki zajęciom zdołamy zainspirować młodzież do kulinarnego eksperymentowania i pokazać, że można jeść roślinnie, smacznie i zdrowo. W karcie każdej restauracji obecnie powinny znaleźć się dania wegańskie, bo coraz więcej osób zwraca na to uwagę, że nie je mięsa, nie je ryb i szuka też jednym z kluczowych wyborów restauracji, czy ta dana restauracja oferuje dania wegańskie. Więc to był idealny projekt do tego, żeby pokazać, że kuchnia wegańska, świat roślin jest cały czas nieodkryty i warto nad nim pochylić się i pokazać, że można wyczarować dania naprawdę restauracyjne. Można wydobyć smak z tych warzyw, można zaskoczyć swoich gości. Te rzeczy nie muszą być nudne. Mięso nie zginie, ale na pewno będzie tego mniej.
i chciałbym, żeby po tym całym naszym kursie uczniowie bardziej zaangażowali się w kuchnię wegetariańską czy bardziej wegańską. Udział w projekcie Pojutrze zawodowo pomoże mi zdobyć nowych doświadczeń, poznać nowe przepisy, których do tej pory nie znałam, które może w przyszłości albo w dalszej pracy będę stosowała. Kuchnia wegańska jest bardzo wymagającą kuchnią, ponieważ musimy nią sobie zastąpić wartości odżywcze, które zapewnia nam mięso. Warsztaty praktyczne z kuchni wegańskiej jest to dla mnie ogromna nowość, ponieważ nigdy nie miałam styczności z taką kuchnią, ale jest bardzo fajnie, uczymy się nowych rzeczy. Ja uwielbiam mięso, ale dzisiaj bardzo się przekonałam do kuchni wegańskiej, ponieważ da się nią wszystko zastąpić, smakuje bardzo podobnie i możemy próbować nowych rzeczy. Warsztat z kuchni wegańskiej to jest dla mnie nowość i dobra okazja, żeby spróbować i nauczyć się czegoś nowego. Pojutrze zawodowo wzięliśmy udział dlatego, że widzimy, że młodzież zdobędzie więcej kompetencji, więcej umiejętności w przygotowywaniu dań wegetariańskich, wegańskich, co jest bardzo pożądane dla przyszłych restauratorów. W czasie warsztatów uczniowie zdobędą wiele umiejętności, które przydadzą im się nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu osobistym. Będą wiedzieli, że należy spożywać więcej warzyw, więcej owoców. Im bardziej społeczeństwo się bogaci, tym poziom usług w danym kraju się rozwija. I patrząc na lata, które ja już pracuję w szkole, to my częściej wychodzimy do restauracji, żeby zjeść. Częściej korzystamy z organizacji imprez okolicznościowych. Nie ma domowych wesel, nie ma domowych urodzin. Nie robi się tego wszystkiego w domu, tylko korzysta się z usług. To powoduje, że myślę, że jest to zawód przyszłości, a kuchnia wegańska będzie rozszerzy się, że będzie dominować. No to i tak nasi uczniowie muszą wiedzieć, że powinno się tak ograniczyć spożycie mięsa, spożycie surowców mięsnych na rzecz roślinnych. Tacy szefowie kuchni, jakich tutaj nam proponują organizator projektu, to na pewno dla nich są to autorytety i że to będzie na pewno bardzo fajne i inspirujące spotkanie. W ramach innowacji AgroEcoLab chcemy wspierać szkolnictwo zawodowe, które w rolnictwie mierzy się z dużym odpływem absolwentów z branży. Od nauczycieli wiemy, że wielu uczniów pochodzi z rodzin prowadzących od pokoleń tradycyjne wielohektarowe gospodarstwa. W ramach innowacji chcemy pokazać alternatywę, metody prowadzenia gospodarstw naturalnych, wytwarzających produkty ekologiczne, a także przybliżyć temat sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, na przykład poprzez rolników zrzeszonych w kooperatywach spożywczych. W ramach innowacji projektowanie rzemieślników chcemy wspierać kształcenie przyszłych stolarzy oraz studentów wzornictwa lub pokrewnych kierunków. Wiemy, że obecnie zarówno uczniowie, jak i studenci nie uczą się pełnego procesu produkcyjnego, począwszy od przyjęcia zamówienia od klienta, poprzez m.in. projektowanie, prototypowanie, produkcję, aż do przekazania gotowego produktu klientowi oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. Niestety obecnie na rynku bardzo trudno znaleźć specjalistów z branży stolarskiej o doświadczeniu praktycznym już na etapie zakończenia szkoły. Dlatego liczymy, że dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poszerzą swoje kwalifikacje o bardzo ważne zagadnienia z zakresu procesu produkcyjnego. Wspólnie wykształćmy rzemieślników przyszłości. Dla szkół biorących udział w projekcie przygotowaliśmy konkurs Pojutrze zawodowo w obiektywie. Celem konkursu jest pokazanie wdrażanych innowacji w szkołach, zatem róbcie zdjęcia, przygotowujcie filmiki i oznaczajcie nas w mediach społecznościowych.